Staramy się jako największy polski bookmacher robić wszystko jako pierwsi i robić to z wielką pompą, więc jak zdecydowaliśmy się otworzyć fundację, która będzie wspierała polski sport i polskich sportowców, no to chcieliśmy, żeby było o tym głośno, bo wtedy dotrzemy do większej ilości ludzi i będziemy mogli też pozyskać więcej środków, więc wydaje mi się, że to wydarzenie, w którym fundacja charytatywna znajduje się na koszulce klubu ekstraklasowego, to jest w pewnym sensie coś, czego wcześniej nie było i też taki sponsor STS, który jest odpowiedzialny społecznie, oddaje to miejsce tej fundacji i to jest naprawdę fajne. Osób potrzebujących w Polsce pomocy jest bardzo dużo i tych osób organizujących wsparcie też jest dużo, więc takie zblokowanie typu firma bookmacherska, taki wielki klub jak Lech, plus możliwości medialne dziennikarzy, to myślę, że bardzo fajna inicjatywa i tak jak mówię, ja na początku nie będę sugerował nikogo, bo nawet się jeszcze za tym nie rozglądałem, jednak pierwszeństwo myślę damy takiej inicjatywie oddolnej, czyli poczekamy na zgłoszenia, to na pewno będzie mnóstwo fantastycznych ludzi, którzy chcą realizować swoje marzenia, bo kolokwialnie mówiąc, pomaganie jest fajne, czasami jest trudne, ale tak jak mówię, dlatego to zblokowanie jest dobre, bo każdy z nas ma jakąś tam swoją działkę do zaoferowania. Lech, wiadomo, w Wielkopolsce potęga, dziennikarze na Twitterze, bo przecież wszyscy uczestnicy konferencji praktycznie są i możemy fajnie współpracować. Mateusz jako firma ma spore środki i możliwości również, także wszystko się tu fajnie zazębia i bardzo, bardzo mi miło, że jestem w tak zacnym gronie członkiem honorowym.